Cześć kochani, witajcie. Dziś pokażę Wam małego smartfona. To jest, moi drodzy, Asus Zenfone 9, który debiutuje właśnie dziś, a którego od kilku ładnych dni mam okazję już używać i dzięki temu dziś zapraszam Was w dniu premiery na recenzję tego smartfona. Co o nim sądzę? Na początek kilka słów o wymiarach tego telefonu. Jak widzicie, w mojej dłoni praktycznie cały się chowa. To kompakt. Ja nie wierzę, że to mówię, ale słuchajcie, w obecnych czasach smartfon, który ma ekran o przekątnej 5,9 cala, jest kompaktem i nie tylko z nazwy, tylko naprawdę jest kompaktem. Popatrzcie, dzięki tak skromnym gabarytom tego telefonu łatwo ogarnąć w zasadzie całą powierzchnię wyświetlacza, co przekłada się wprost na komfort użytkowania, szczególnie dla osób, które są obdarzone nieco mniejszymi łapkami niż ja. Ja mam duże dłonie, więc dla mnie ten telefon jest nieco za mały, przyznaję, ale z całą pewnością będzie on wybawieniem dla osoby o drobniejszych dłoniach, szczególnie będzie wybawieniem dla pań. A skoro już o płci piękniejszej wspomniałem, to dodam, że model ten można kupić w kilku szałowych kolorach, nie tylko w tym, ale jest jeszcze na przykład bardzo fajny taki kolor koralowy, ale wiecie, z facetem o kolorach się nie dyskutuje, w każdym razie od strony praktycznej, co mogę powiedzieć? Tył pokryty jest tworzywem, ale to tworzywo jest bardzo sympatyczne w dotyku, przypomina trochę fakturą papier, trochę tkaninę. Wygląda naprawdę fajnie, nie potłucze się, a całość jest wodoszczelna. Jeżeli chodzi o feeling trzymania tego telefonu w dłoni, to jest naprawdę super, a ekran chroni szkło Gorilla Glass Victus, czyli całość zapowiada się na całkiem solidną, bo pomiędzy plastikowym tyłem a Gorillą Victusem mamy jeszcze ramkę, chyba za myliną, albo z jakiegoś lekkiego stopu. W każdym razie ramka telefonu jest metalowa, czyli całość jest naprawdę porządna, premium i solidna. Ocenę stylizacji pozostawiam Wam. Nie każdemu te duże, wystające dwa obiektywy aparatu fotograficznego przypadną do gustu. Niemniej jest to taka dosyć charakterystyczna cecha, która wyróżnia ten smartfon poza jego skromnymi rozmiarami. A skoro już o rozmiarach wspomnę, to moim zdaniem jest troszeczkę grubiutki ten telefon. Ma nieco ponad 9 mm grubości, co w sumie obecnie jakoś tam strasznie nie przeraża, ale powodem do dumy też nie jest, szczególnie przy tak niedużych rozmiarach telefonu. Ale rozumiem tą grubość, bo producent miał do dyspozycji zdecydowanie mniej miejsca wewnątrz obudowy, a chciał zmieścić jak najwięcej, bo zmieszczono tu naprawdę sporo. Ten telefon ma, moi drodzy, flagową specyfikację. Zatem może tak po kolei opowiem o poszczególnych elementach tejże specyfikacji wraz z tym, jak je oceniam. Zaczynamy od wyświetlacza. Jak już usłyszeliście, ma on niecałe 6 cali przekątnej, dokładnie 5,9. Jest to matryca AMOLEDowa, oczywiście Full HD, ze 120-hercową częstotliwością odświeżania obrazu, która może być regulowana automatycznie, ale może być ustawiona na sztywno 120, 90 albo 60 Hz. Ekran osiąga szczytową jasność 1000 nitów, no ale to Wam niewiele powie. Ja Wam powiem, że w słoneczny dzień można z tego telefonu spokojnie korzystać, ekran pozostaje czytelny, a w nocy specjalnie wzroku nie męczy. Jest oczywiście tryb ochrony wzroku przed szkodliwym światłem niebieskim. Jest ochrona przed migotaniem, także niczego tutaj, jeżeli chodzi o ustawienia wyświetlacza, nie zabrakło. A sam ekran naprawdę jest dobrej jakości, tylko że tak jak powiedziałem, dla mnie jest troszeczkę za mały, natomiast dla obdarzonych mniejszymi dłońmi będzie po prostu perfekcyjny. Jeżeli chodzi o działanie dotyku, o zachowywanie się czujnika jasności, wszystko to jest w jak najlepszym porządku. Tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń do tego smartfona mieć nie mogę. Nie mogę również mieć zastrzeżeń co do jakości dźwięku. Mamy tutaj bardzo mocno rozbudowane opcje audio. Są też głośniki stereo i to dosyć donośne i nawet całkiem czysto grające, nadające się od biedy do posłuchania muzyki, ale raczej ja bym je zostawił do gier, może do filmów. A do muzyki ja bym raczej zdecydował się podłączyć porządne słuchawki, bo mamy w tym smartfonie, słuchajcie, mini jacka. Tak, w tym małym ciałku zmieszczono mini jacka. Jak tu się musiał producent nagimnastykować? To zobaczycie, patrząc na gniazdo. Do karcimonu jest dosłownie w narożniku. Ta szufladka jest aż zaokrąglona z jednej strony, zatem naprawdę miejsca w tej budowie było mało, a udało się upchnąć całkiem sporo. A skoro już o gniazdku na karty wspomniałem, no to niestety tylko dual SIM, nie ma miejsca na microSD. Jeżeli natomiast chodzi o jakość połączeń, jest przednia, tutaj nie ma na co narzekać, nie zauważyłem niczego niepokojącego w pracy modułów nawigacyjnych, w pracy Bluetooth czy łączności Wi-Fi. Dodam tylko, że oczywiście jest tu najnowszy stan
standard Wi-Fi 6. A jak już jesteśmy przy komunikacji, to wspomnę jeszcze o dwóch rzeczach. Przede wszystkim bardzo rozbudowane opcje związane z ustawieniami sieci i telefonowaniem. Tutaj użytkownicy o trochę mniejszym doświadczeniu, jeżeli tam sobie klikną za głęboko, to będą troszeczkę onieśmieleni. Natomiast z drugiej strony mamy tu naprawdę szerokie pole manewru, jeżeli chodzi o opcje ustawień. A drugą rzeczą, która jest absolutnie wyjątkowa w tym smartfonie, jest możliwość nagrywania rozmów. I to w dodatku również automatycznego. Interfejs Zen UI to nie jest ten interfejs Asusa, który pamiętamy sprzed tam, nie wiem, 5-7 lat, gdzie było pełno wszystkiego i człowiek trochę nawet się mógł tam pogubić. Tu jest czysto surowo schudnie, może nie jest to zupełnie surowa postać Androida, ale faktycznie Asus tutaj nie sili się na jakieś szczególne kombinacje, dodaje oczywiście trochę opcji personalizacyjnych, dodaje tryb dla graczy, czyli Gina Gear, dodaje oczywiście klonowanie aplikacji, daje możliwość korzystania z gestów, czyli w zasadzie wszystko, co w Androidzie w tej chwili mamy do dyspozycji, tutaj oczywiście znajdziecie. Ale oczywiście Asus nie byłby sobą, gdyby nie dołożył tutaj czegoś wyjątkowego. Dodano rzadko spotykaną funkcję stuknięcia w plecki. Można za jej pomocą włączać różne rzeczy. Ja na przykład skonfigurowałem sobie tą funkcję tak, by za jej pomocą włączać latarkę. Kolejną ciekawostką jest inteligentny klawisz. Powiecie, że wygląda jak zwyczajny włącznik ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych. Trochę tak, ale ma jeszcze dodatkowe możliwości. Można go pomijać, można przesuwając po nim palcem, na przykład rozwinąć belkę powiadomień, albo odświeżyć stronę internetową, albo przewijać po prostu do początku albo końca tej strony. Można też zmieniać na przykład nagrania, albo po prostu je pauzować lub wznawiać odtwarzanie. A skoro już mówię o czytniku papilarnym, to jest jak najbardziej w porządku. W dobrym miejscu, dobrze działający, tu absolutnie niczego złego powiedzieć nie mogę. Niczego złego nie powiem też o wydajności tego smartfona. Jest po prostu bardzo, bardzo wysoka, a to dlatego, że mamy tutaj Snapdragona 8 Plus pierwszej generacji, czyli obecnie topowy procesor Qualcomma. W takim małym telefoniku to naprawdę coś wyjątkowego i śmiało chyba można powiedzieć, że obecnie na naszym rynku ten smartfon, jeżeli chodzi o Androidy z flagową specyfikacją, raczej nie ma konkurencji, bo nie znajdziemy niczego tak małego z tak mocnym prockiem. Ten smartfon spokojnie nadaje się do upalania najbardziej wymagającymi grami, oczywiście pod warunkiem, że komuś rozmiar ekranu przeszkadzać nie będzie i gracze naprawdę nie będą zawiedzeni, chociaż zauważam, że smartfon jednak ma troszeczkę tendencję do nagrzewania się. Co prawda nie zauważyłem tego w grach, ale niestety puszczenie kilku stres testów jeden po drugim zaowocowało naprawdę bardzo dużym wzrostem temperatury, co z jednej strony tłumaczę niewielkimi rozmiarami smartfona, ale z drugiej też tłumaczyłaby to bardzo wysoka obecnie temperatura otoczenia, w jakim dokonywałem testów, bo mamy upały ponad 30 stopni non-stop nawet w nocy. Zatem aby się ostatecznie przekonać, czy te stres testy rozkładają Zenfona 9 na łopatki, czy też nie, wsadziłem ten telefon do lodówki i od razu było lepiej. O ile w temperaturze upalnej na zewnątrz telefon mocno się nagrzewał i w dodatku psuł dobre wrażenie z zauważalnym trottlingiem i niestabilnością tej wydajności w dłuższym przedziale czasu, o tyle już w przyjaźniejszej do pracy elektroniki temperaturze było z nim wszystko w jak najlepszym porządku. Zatem nie jest to może smartfon na upały, ale zimą pogracie i to nawet długo i to nawet w bardziej wymagające gry. Zatem wydajność moim zdaniem może nie na szóstkę, ale na taką solidną piątkę z niedużym minusem to jak najbardziej. A czy na piątkę jest też akumulator? No cóż, akumulator jest jak na obecne standardy może niezbyt duży, ale jak na wielkość tego smartfonu to jednak całkiem spory. Ma pojemność 4300 mAh i w praktyce przy zwyczajnym, w miarę zbalansowanym i w miarę zrównoważonym użytkowaniu tego smartfona zapewni mu dwudniowe działanie, bez większego problemu. Oczywiście jak się postaracie, rozładujecie go w jeden dzień, ja na przykład bez problemu to zrobiłem chociażby męcząc go grami i robiąc sporo zdjęć i filmów. Tym niemniej
przynajmniej teraz, kiedy już eksploatuję ten telefon w nieco bardziej stonowany sposób, 2 dni działania nie są jakimś strasznym dla niego wyczynem. Natomiast samo ładowanie tego telefonu mogłoby być trochę szybsze. 30 W to nie jest zła moc, ale w tej chwili konkurenci myślę, że już stawiają poprzeczkę wyżej. Chociaż znowu brak super szybkiego ładowania o bardzo wysokiej mocy można tłumaczyć wymiarami telefonu i kwestiami związanymi z chłodzeniem akumulatora w jego wnętrzu. Ale za to na plus zaliczę to, że odpowiednią ładowarkę znajdziemy w zestawie. W zestawie znajdziemy także pokrowiec, a skoro już wspominam o akcesoriach, to tutaj trzeba podkreślić, że choć telefon jest, no powiedzmy to wprost, trochę niszowy, Asus nie jest mainstreamowym producentem smartfonów, a mimo to zadbał, aby już na starcie Zenfonowi 9 towarzyszyła całkiem spora gama różnych akcesoriów. A teraz przejdźmy już do tego, co w sumie chyba Was ostatnio najbardziej ciekawi w każdym smartfonie, czyli do fotografii. Jak widzicie, 2 wielkie oczka patrzą na nas z tyłu i tu żadnego oszukaństwa nie ma, bo obiektywy rzeczywiście są 2. Pierwszy współpracuje z 50-megapikselową matrycą, ma przysłonę 1.9 i, co najważniejsze, optyczną, gimbalową stabilizację obrazu, dzięki czemu możecie być spokojni o ujęcia w ruchu, czy też ujęcia przy słabym świetle. Drugi obiektyw natomiast robi zdjęcia szerokokątne o niezbyt imponującym polu widzenia, bo raptem 113 stopni, ale dysponuje całkiem niezłym, jak na oczko szerokokątne, przysłoną 2.2. Komplet wieńczy kolejny 12-megowy aparat, tym razem z przodu umieszczony w ekranowym otworku, robiący selfiaki z przysłoną 2.45. Muszę powiedzieć, że jak na zewnętrzne wymiary tego smartfonu, to zdjęcia robi nader zacne. Rezultaty fotografowania nawet przy słabym świetle można uznać za dobre. Mamy oczywiście tryb nocny, który znakomicie sprawdza się w scenerii miejskiej. Mamy również tryb portretowy, który nawet w nocy też daje radę. Aparat do selfie radzi sobie oczywiście w nocy już zdecydowanie słabiej, ale możemy skorzystać z doświetlenia ekranu i też przynajmniej nas będzie widać. Tło już niekoniecznie, ale zdjęcie okaże się w sumie być całkiem oglądalnym. W menu aparatu znajdziemy również tryb malowania światłem. Nie znajdziemy natomiast możliwości jednoczesnego zapisu przednim i tylnym aparatem. Ale na szczęście przy zapisie wideo mamy z kolei możliwość przełączania się pomiędzy obiektywem głównym a szerokokątnym. Oczywiście mam tu na myśli aparat tylny. A jakość filmów też okazuje się być całkiem przyzwoita. Czyli jednak mały telefon, a może robić porządne zdjęcia. Jak zatem mogliście usłyszeć, wystawiłem temu smartfonowi niemalże laurkę, ale w dużej mierze jest ona spowodowana tym, że jest to kompakci. Gdyby ten smartfon miał zwyczajowe 6,5 czy tam niemalże 7 cali, oceniłbym go jako po prostu przeciętnego dosyć flagowca. Ale dzięki temu, że jest on aż tak malutki, to jest nieprzeciętny, bo w tym malutkim ciałku mamy flagowca, czyli bardzo wiele w małej obudowie. Za coś małego i fajnego trzeba zapłacić. I niestety dosyć słono moim zdaniem, ponieważ na naszym rynku ten model będzie oferowany w 3 wersjach: 8128, 8256 i nawet 16 plus 256 giga. Najtańszy model to jest 3799. Wersja średnia, czyli 8256, to już 3999, a ten topowy model to 4299. Tyle po prostu w tej chwili kosztują flagowce. Ale mimo wszystko mam jakieś takie dziwne poczucie, że ten smartfon mógłby być troszeczkę tańszy, a wtedy na pewno zostałby przebojem. Przy cenach na poziomie konkurencyjnych flagowców, no to cóż, kusi po prostu swoją kompaktowością, a ta, no przyznajcie, jednak robi wrażenie.